Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator bez wątpienia przedstawił nam pełno nowych sekretów, a także zagadek, które towarzyszą nam aż do dzisiaj. Najbardziej zagadkową rzeczą we FNAF-ie 6 jest bowiem ukryty segment w minigrze Midnight Motorist. Czy finalnie wiemy, co on przedstawia i co nam chce przekazać? Tego dowiecie się w dalszej części odcinka. Zapraszam do oglądania. Może zacznijmy najpierw od tego, czym owe Midnight Motorist jest, gdyż nowi fani mogą nie zrozumieć, o czym mówimy. Midnight Motorist to minigierka z automatów dostępna podczas Tycoon Mode'a. Gra opiera się tak naprawdę na jednym, zdobyciu jak największego wyniku przy jak największej prędkości podczas jazdy. Sama minigra posiada 4 okrążenia i przy samym ukończeniu jej nic ciekawego się nie dzieje. Istnieje jednak dziura w ścianie na 4 okrążeniu, przez którą da się przejechać. Prowadzi nas ono do całkiem nowego segmentu, odstającego od reszty minigry. Segment ten zwie się Later That Night i w tym samym miejscu mamy wiele rzeczy, które mogą potencjalnie przykuć naszą uwagę. Zaczynając od zielonego ludka przy barze, nazwanym Juniors, a kończąc na odciskach stóp przypominających te od animatronicznego niedźwiedzia. Later That Night doprowadziło do wielu spekulacji, gdzie wnioskiem, który wysunął się u wielu graczy, był fakt tego, że to, co mamy tu przedstawione, to rodzina Aftonów. Żółta postać, którą sterujemy, miała odpowiadać Williamowi, postać w fotelu natomiast Michaelowi, ewentualnie żonie Aftona. Jednak ta druga opcja jest mniej prawdopodobna od tej pierwszej. A osobą, która uciekła, miał być Michael albo Bite Victim, w zależności od tego, w którym momencie dokładnie rozgrywa się minigra. Fioletowy samochód, a także sama nazwa Later That Night wskazuje na to, że dzieje się to po śmierci Charlie. Deszcz również na to wskazuje. Ta interpretacja faktycznie robi sens w niektórych aspektach, jednak niestety to nie o tym jest ta minigra. Wiele rzeczy nie robi tutaj sensu, przykładowo to, dlaczego ochroniarz baru nie chce wpuścić Williama, albo to, dlaczego w pobliżu domu są ślady łap animatronika. Nie zgadza się tu też pewna rzecz. Jeśli Michael siedzi w fotelu, to czemu daje spokój bratu i prosi Williama, by mu nie dokuczał? Dobrze wiemy, że Michael znęcał się nad swoim bratem, więc czemu tak robił? Nie wiem, aczkolwiek mogę się tylko domyśleć, że Michael nie był zauważony przez swojego ojca, nie wspominając o tym, że w kółko pracował i nie miał czasu dla swoich dzieci. Więc skąd nagle w Michaelu taka zmiana nastawienia do Bite Victima? Wspomniałem też wcześniej o tym, że osobą siedzącą w fotelu może być matriarcha rodziny Aftonów, znana w fandomie jako żona Aftona, a dla niektórych jako Balora. Dalej nie mogę z tego, że ludzie myślą, że Balora to żona Aftona. To wynikałoby z tego, że osobą, która ucieka, jest Michael. No i wszystko w porządku. Ale problem jest taki, że kolejność wydarzeń tutaj się nie zgadza. Według tej interpretacji Michael ucieka. W takim razie, gdzie jest Bite Victim? Zanim ktoś odpowie, że nie żyje, no to zapytam was, nie widzicie tutaj pewnie niedogodności? Otóż według interpretacji Aftona w Midnight Motorist, Bite Victim ginie pierwszy, a dopiero potem Charlie ginie z rąk Williama. I właśnie tak, moi mili, narodziła się teoria zemsty, która w ogóle nie ma sensu i opiera się na własnych dopowiedzeniach niezawartych w grach. Problem z tym wszystkim jest taki, że to Charlie ginie pierwsza, a następnie Bite Victim. William nie ma motywacji zemsty na Henrym, bo zarówno jak w książkach jest zazdrosny na urodziny Henry'ego i tym, jakie ma szczęście, więc mu je odbiera poprzez zabójstwo Charlie. To, że później zaczął zabijać, to już jest inna bajka, bo odkrył pewne rzeczy. Więc finalnie, czy Afton jest bohaterem Midnight Motorist? Nie. William Afton nie jest bohaterem Midnight Motorist, a sama idea tego wywodzi się tylko z czynników takich jak Later That Night i fioletowy samochód. Więc jeśli to nie William, to kim jest postać z Midnight Motorist? Otóż jest kilka opcji, ale najbardziej prawdopodobną jest z nich postać ojca. Ojca alkoholika, który ma zakaz wejścia do baru przez to, że w przeszłości wywołał tam jakąś bójkę. Ojciec wraca do domu, gdzie czeka na niego jego żona i dziecko. Z dialogu matki wynika, że ojciec znęca się nad swoim dzieckiem. Kiedy próbuje dostać się do jego pokoju, nie może, gdyż drzwi są zamknięte, a kiedy podchodzi do okna, zauważa, że jest ono wybite i dziecko uciekło. Według oczywiście ojca. Prawda jest taka, że ta scena ukazuje scenę porwania. Czy jego porwania? Cóż, są dwie opcje. Pierwsza skupia się na tym, że jest to jedna z ofiar eksperymentów Aftona. Tłumaczyłoby to dwie rzeczy, takie jak ślady stóp, a także kubka ziemi trochę wyżej. Jakby to miało wyglądać? Otóż, jeśli pamiętacie, w książce The Twisted Ones mamy motyw, gdzie Twisted animatroniki wychodzą z ziemi i porywają osoby, by następnie wrócić do miejsca, z którego się wykopały, dostając się do podziemnego laboratorium. To samo mogłoby się zadziać w grach, jednak bez Twisted animatroników. Godnym zamiennikiem byłyby tu Funtime animatroniki, które wprost były zaprogramowane do porywania dzieci. Oczywiście, nie zawiera mają one dysków iluzji jak Twisted animatroniki, ale to dla nich żadna przeszkoda. Według mnie ta opcja w pewnym momencie miała dużo sensu, jednak obecnie wydaje mi się, że to właśnie druga opcja jest tą poprawną.
Otóż według drugiej interpretacji, Midnight Motorist skupia się na postaci ojca jednej z ofiar MCI. Tylko pytanie brzmi, której? Odpowiedź jest jasna. Suzy. Suzy, czyli ofiara, która nawiedza Chikę. Wszystko wygląda wtedy tak. Suzy przesiaduje w domu i rozpacza nad śmiercią swojego psa, który został potrącony. Pies został pochowany nieopodal domu, a więc wtedy to tłumaczy tą kupkę ziemi. Nagle tutaj wszystko zaczyna się łączyć z Fruity Maze Arcade. Pod jej dom przychodzi William Afton, który próbuje przekonać Suzy do tego, że jej pies żyje. On tak naprawdę nie umarł. On wciąż tu jest. Podążaj za mną. Suzy wybija okno i idzie wraz z Aftonem do Freddy's, czyli tego miejsca. Nie przypomina wam to czegoś? Problem z tym jest tylko jeden. Ojciec zwraca się do osoby jako on, więc w tym wypadku nie może to być Suzy. Jednak czy to podważa naszą teorię? No, nie do końca. W Ultimate Custom Night mamy cutscenki z Yandereciką, która wypowiada następujące kwestie. Look at those streams. Those long, beautiful streams. He'll be mine by the end of the day. I just know it. I told him to come over later. That should be enough. And if he doesn't show up, I'll just go to his house. And if he doesn't open the door, I'll just find a window. Chimney's always an option. Jak dobrze wiemy, Yanderechika symbolizuje Williama Aftona, a więc jest to bezpośrednie nawiązanie do sceny porwania z Midnight Motorist. Tylko wtedy, kim jest osoba, która została porwana? Żeby tego się dowiedzieć, muszę wam przytoczyć pewien motyw z FNAF 6. Wiadomo, że minigry symbolizują ofiary. Security Puppet odpowiada Charlie, a Fruity Maze Arcade Suzy. Pozostają nam wtedy trzy opcje, kim może być porwane dziecko. Gabriel, czyli Freddy, odpada, gdyż z Help Wanted, a dokładniej Pizza Party, wiemy, że Gabriel zginął na końcu. Pozostają nam tylko Jeremy i Fritz. Skąd mamy wnioskować, który z nich jest porwany? Wróćmy na chwilę do Yandereczyki, a dokładniej do trzeciej cutscenki. Look at those ears! Those amazing ears! He'll be mine by the end of the day. I just know it! I told him that my house was on fire. Zwróćcie uwagę na to, o czym Chica wspomina w tej kwestii. Chodzi oczywiście o ogień. Teraz, żeby rozwiązać zagadkę, przejdźmy do Help Wanted, do poziomów Sparse and Service. Na hard mode, przy naprawie Foxy'ego, cały poziom płonie. Odpowiedzi nasuwają się same, prawda? Fritz, ofiara nawiedzająca Foxy'ego, również została porwana, ale przy innej sytuacji. Jego dom spłonął, a Afton, zarówno jak w przypadku Suzy, okłamał go, że ma dla niego bezpieczne schronienie. Żeby dodać do tego trochę dramaturgii, to niewykluczone, że sam William był zdolny podpalić jego dom. Or I could set the house on fire and wait for him to run out! Then he could run into my arms! A więc zostaje nam Jeremy. Jeremy, który staje się Bonim po śmierci. Pasuje to wręcz idealnie. Later That Night odwołuje się wtedy, że Jeremy został porwany po Suzy. Fabuła wtedy wygląda tak. Pijany ojciec wraca do domu, gdzie czeka na niego żona i niby Jeremy. Jako iż ojciec jest pod wpływem alkoholu, zapewne chce zlać swojego syna, jak to robił do tej pory, co sugerują nam dialogi. Jeremy jednak nie otwiera drzwi, a kiedy ojciec wychodzi na zewnątrz spojrzeć co z synem, zauważa zbitą szybę i dochodzi do wniosku, że Jeremy uciekł do miejsca, w którym czuje się bezpiecznie, czyli w Freddy's. Wszystko układa się w idealną całość, ale pozostaje jeszcze parę kwestii. Czym w końcu jest ta kubka ziemi? Otóż nie ma na to definitywnej odpowiedzi, ale mam utworzony swój własny headcanon, gdzie Suzy i Jeremy są rodzeństwem i to jest grób psa Suzy. Nie widzę ku temu przeszkód, ale pamiętajcie, jest to mój headcanon, a nie coś pewnego. Czym jest Juniors? Juniors to najzwyczajniej w świecie po prostu bar, w którym najwidoczniej protagonista Midnight Motorist lubił się upijać do czasu, kiedy nie spowodował bójki i dostał zakaz wstępu. Według mnie nie powinniśmy z tego miejsca robić jakiejś siostrzanej lokacji dla Freddy's, bo nie ma za tym żadnych przesłanek. Scott uwydatnia, że jest to po prostu bar. Skąd Afton wiedział o tym, gdzie mieszka Jeremy czy Fritz? Jeśli przybliżycie sobie postać Aftona, to zauważycie, że przed zabójstwami najprawdopodobniej studiował swoje ofiary. Idealnie jest to przedstawione w filmie FNAF z Garrettem czy właśnie psem Suzy. Dlaczego dzieci zaufały Aftonowi? Odpowiedź jest prosta. Nie widziały w nim złych intencji, szczególnie zwracając uwagę na fakt, że był on przebrany za jedną z maskotek franczyzy, dzięki czemu wzbudził większe zaufanie w dzieciach. Szczególnie widać to przy Fritzie, gdzie gdy ten obiecał mu bezpieczne schronienie, to zaprowadził go do Freddy's. Cześć, tutaj MikFighter z przyszłości, a dokładniej z etapu montowania. Przychodzę do was z jeszcze jedną dosyć ciekawą poszlaką, która może dodać większej wiarygodności do mojej teorii. Otóż zwróćcie uwagę, że zarówno Fruity Maze Arcade, jak i Midnight Motorist są tym samym typem arcade'ówki oraz Fruity Maze Arcade występuje w katalogu przed Midnight Motorist, co może nam sugerować poprawną kolejność ogrywania tych minigier. Wtedy Later That Night nabiera jeszcze więcej sensu. Jednak traktujcie to bardziej jako ciekawostkę, bo nie wiadomo, czy jest to umyślny zabieg. No, to wracajcie do przyszłego MikFightera.
Szczerze wam powiem, że jestem usatysfakcjonowany z tej teorii. Wydaje mi się, że robi ona dużo sensu i być może jest poprawna. Ale wiadomo, nie możemy być zawsze pewni, bo nadal pozostaje to tylko teorią. Jednak wydaje mi się, że jest to najlepsza odpowiedź ze wszystkich, które mieliśmy, zważając też uwagę na ukryty motyw MCI we FNAF-ie 6, a także wszystkie poszlaki z innych gier. Czekam na wasze opinie w komentarzach. Swoją drogą mogę chyba dumnie ogłosić, że jestem poniekąd autorem tej teorii, mimo iż teoria o tym, że gramy jako ojciec ofiary MCI jest już w fandomie od bardzo dawna, to jednak nie widziałem nigdzie filmu ani żadnej teorii na jakichś redditach, że to akurat Jeremy jest porwaną ofiarą i do wszystkich wniosków doszedłem sam. No, oczywiście z małą pomocą Fagona, którego serdecznie pozdrawiam i link do niego macie w opisie. Dziękuję bardzo za oglądanie lub wysłuchanie w zależności, którą opcję wybraliście. Nie zapomnijcie wystawić oceny pod filmem w zależności od poziomu waszego zadowolenia z niego, a jeśli czekacie na więcej treści ze świata Five Nights at Freddy's, koniecznie zasubskrybujcie kanał, by nie przegapić nowych materiałów. Jeśli chcecie rozmawiać na inne tematy we FNAF-ie lub ogólnie znajdź sobie miejsce, gdzie możecie poznać nowych ludzi, zapraszam was na serwer Discord, do którego link jest w opisie. Dzięki jeszcze raz i do usłyszenia.